Identyfikator podmiotu. SCP-914. Klasa podmiotu. Bezpieczny. Specjalne czynności przechowawcze. Tylko personel, który złoży pisemne podanie rozpatrzone pozytywnie przez dowództwo, może uzyskać dostęp do SCP-914. Podmiot musi być zamknięty w celi badawczej 109B, strzeżonej przez cały czas przez dwóch strażników. Każdemu naukowcowi wchodzącemu do 109B musi towarzyszyć co najmniej jeden strażnik przez cały czas trwania badania. Pełna lista badań, które mają zostać przeprowadzone, musi zostać przekazana do wszystkich strażników pełniących służbę przy celi. Każde odstępstwo od listy będzie skutkować przerwaniem badań, usunięciem personelu ze 190B i karą dyscyplinarną według rozkazu dowództwa. Uwaga! Obecnie zakazane jest testowanie materii biologicznej. Dalsze informacje w dokumencie 109B-117. Nie jest zalecane używanie ustawienia prymitywny na ładunkach wybuchowych. Opis. SCP-914 to olbrzymi mechanizm zegarowy ważący kilka ton i pokrywający obszar 18 m2, składający się z napędów śrubowych, pasów, kół pasowych, zębatek, sprężyn i innych mechanizmów. Podmiot jest niesamowicie skomplikowany. Składa się z ponad 8 milionów ruchomych części, stworzonych głównie z miedzi i cyny, ale również zaobserwowano drewno i tkaniny. Obserwacje i badania sondą wykazały brak elementów elektronicznych i żadnego źródła zasilania poza główną sprężyną znajdującą się pod panelem wyboru. Dwie olbrzymie kabiny o wymiarach 3 metry na 2,1 metra na 2,1 metra podpisane wejście i wyjście są podłączone przez miedziane rury do głównego ciała SCP-914. Pomiędzy kabinami znajduje się miedziany panel z dużym pokrętłem i małą strzałką. Słowa prymitywny, prosty, 1:1, precyzyjny i bardzo precyzyjny są usytuowane w punktach wokół pokrętła. Poniżej pokrętła znajduje się duży klucz, który nakręca główną sprężynę. Gdy przedmiot zostanie umieszczony w kabinie wejściowej, drzwi zamkną się, po czym słychać dźwięk dzwonka. Jeżeli pokrętło jest ustawione w jakiejkolwiek pozycji, a klucz zostanie przekręcony, SCP-914 udoskonali przedmiot znajdujący się w kabinie. Podczas tego procesu nie następuje żadne zużycie energii, a przedmiot znajduje się w bezruchu do czasu otwarcia drzwi kabiny wyjścia. Intensywna obserwacja i prowadzone badania nie wykazały, w jaki sposób SCP-914 dokonuje owego procesu. Ponadto nigdy nie widziano przedmiotu badań w środku SCP-914 podczas trwania procesu udoskonalania. Proces trwa od 5 do 10 minut, w zależności od rozmiaru przedmiotu podlegającego udoskonaleniu. Addendum 5.14. Dziennik eksperymentów doktora. Wejście. 1 kg stali, ustawienie prymitywne. Wyjście. 100 kawałków stali o różnych rozmiarach, wyglądających na wynik cięcia laserem. Wejście. 1 kg stali, ustawienie 1:1. Wyjście. 1 kg stalowych śrub. Wejście. 1 kg stali, ustawienie precyzyjne. Wyjście. 1 kg stalowych pinezek do dywanów. Wejście. 1 kg stali, ustawienie bardzo precyzyjne. Wyjście. Kilogram gazów, które szybko ulotniły się do atmosfery, oraz 1 gram nieznanego metalu, odpornego na temperaturę 50 000 stopni Celsjusza, niemożliwego do zniszczenia, o prawie idealnym 1,6 razy 10 do minus 75 przewodnictwie prądu. Wejście. Osobisty zegarek należący do doktora. Ustawienie prosty. Wyjście. Jeden zegarek osobisty rozłożony na części. Wejście. Jeden telefon komórkowy należący do. Ustawienie 1:1. Wyjście. Jeden telefon komórkowy innej marki. Wejście. Jeden standardowy rewolwer Colt Python. Ustawienie bardzo precyzyjne. Wyjście. Usunięto. Wspomniany całkowicie dezintegrował jakąkolwiek materię na swojej linii ognia. Obiekt emituje falę gamma o wysokiej gęstości. Wejście.
Jedna biała mysz. Ustawienie 1 do 1. Wyjście. Jedna brązowa mysz. Wejście. Jeden szympans. Ustawienie prymitywne. Wyjście. Jedne mocno kaleczone zwłoki, wykazujące oznaki miażdżenia i cięcia z użyciem wysokiej temperatury. Dokument 101B-117. Dziennik eksperymentów doktora i doktora. Wejście. Pracownik D-186. Mężczyzna rasy kaukaskiej, 42 lata. 108 kg, 185 cm wzrostu. Ustawienie 1 do 1. Wyjście. Mężczyzna, Hiszpan, 42 lata, 100 kg, 188 cm wzrostu. Podmiot był bardzo zdezorientowany i niespokojny. Podmiot zaatakował pracowników ochrony. Podmiot zlikwidowano. Wejście. Pracownik D-187. Mężczyzna rasy kaukaskiej, 28 lat, 63 kg, 173 cm wzrostu. Ustawienie bardzo precyzyjne. Wyjście. Usunięto. Podmiot uciekł z komory testowej, zabijając 8 strażników, jak również doktora i doktora. Wszczęto blokadę placówki. Podmiot spowodował naruszenie przechowalni 3 stref SCP podczas próby ucieczki. Specjalna drużyna operacyjna została wysłana do powstrzymania podmiotu, co skutkowało wielokrotnym zranieniem podmiotu, częściową utratą pamięci przez członków specjalnej drużyny operacyjnej i koryzyjnym uszkodzeniem hydrauliki placówki. Podmiot zniknął kilka godzin później, zmieniając się w niebieski popiół i oślepiając przebywający w pobliżu zespół badawczy. Badania biologiczne nad SCP-914 zostają przerwane. Notatka. Ze względu na charakter tego SCP, szeroki zakres danych badawczych byłby pomocny. Dr. Gears zarządził, że każdy naukowiec może mieć dostęp do badań niebiologicznych, jeżeli ma przynajmniej 3 poziomy uprawnienia, bądź jest nadzorowany przez takiego naukowca. Wszystkie eksperymenty muszą być zapisywane w dokumencie 914E, Dziennik Eksperymentów 914. Badania biologiczne będą kontynuowane tylko na wyraźny rozkaz Rady O5. Tak długo, gdy chcesz zbadać coś, co nie jest materią biologiczną, zachęcamy do pomocy w gromadzeniu badań. Doktor. Log eksperymentów przedstawię w kolejnym materiale, ponieważ jest on zbyt długi. Przedstawienie wszystkiego w jednym odcinku zajęłoby zbyt dużo czasu.